Ale wydaje mi się, że na ten poziom twórcy już w ogóle nie mieli jako tako pomysłu, powiem wam szczerze, bo to jest aż trochę dziwne, że oni z takich troszkę trudniejszych poziomów przeszli na taki prosty labirynt bez żadnego tutaj, kurde, wiecie, bez żadnego... Nawet nie wiem, jak to słowami nazwać. Po prostu, kurde, no, trochę dziwne. Wydaje mi się, że twórcy już nie mieli pomysłu na ostatni poziom gry, dlatego zrobili coś takiego. Ale mogę się też mylić. Nie jestem jakiś, wiecie, nieomylny. W każdej chwili mogę się pomylić. I taka jest też prawda. O, posążek gobosika. ...75 na 100. ...80 na 100. Są dwa obok siebie, czyli tutaj jeszcze mnie nie było. Tak wywnioskowałem. No to wygląda, że tutaj byłem. Czyli pozostaje nam już tylko 10 tych klejnotów. Tam jest, dobra, widzicie? Tam była. Dobrze ją, kurde, wyczaiłem za ściany, kurczę. No jak byk, jest tam, po tamtej stronie. A, dobra! Jezus Maria, a ja się tu przejmuję. Nie wiadomo czym. Dobrze, elegancko, mamy to! Yeah! Yeah! Zrobione to! Wszystko elegancko zostało zrobione. I co, mogę to jakoś zdobyć, ten puzzle? Czy on sobie tak będzie stał? Okej, okay. Never mind. Najwidoczniej on sobie tak będzie stał. Dobra, to czas zapisać gierkę. Teraz pytanie, czy ja chcę robić speedrun tego poziomu? Sami wiecie jakiego, tego. To znowu będzie ratowanie dzieci. Teraz pytanie, czy ratujemy honor, czy zostawiamy to na sam koniec? Wiecie co, mam lepszy pomysł. Zrobimy sobie to już pod koniec jakby submiotkiej serii. Po prostu jako taki finał dam wam speedrun z tego poziomu bez mojego komentarza i udowodnię wam, że zrobię tam 100% i na tym zakończymy sobie już let's play. Tak więc idźmy do naszego przyjaciela Słompa, Słop Meat. Meat Pita, no i tyle. Okej, czyli teraz dostaliśmy... odblokowaliśmy specjalny świat Dantego i jest to odwrócony świat wszystkich jakby wysp. Czyli wróciliśmy sobie na Sylor Village, tylko że nie nasze normalne Sylor Village, a to jest Sylor Village naszego Barona Dante, czyli po prostu będziemy tutaj poszukiwali tych jajek. Więc tutaj wszystkie poziomy są otwarte i jak widzicie mamy tutaj już przeciwników w hubie, tak więc tutaj niestety nie możemy już się czuć bezpieczni. Chcąc, nie chcąc, no niestety, przykro mi. To jest sklepik naszego pulchnego niedźwiadka, naszego pulchnego misia, ale on niestety jest zamknięty.
Tak więc no, nie możemy teraz już nawet do niego wrócić, co jest przykre. I tutaj mamy te jajka, ale żeby zdobyć te jajko, to musimy przebrnąć przez te 5 poziomów, które są tutaj dla nas otwarte. I będziemy musieli szukać po jednym z kolorowych klejnotów. W momencie, kiedy zdobędziemy wszystkie te 5 kolorowych klejnotów, klatka się odblokuje i będziemy mogli mieć już nasze jajko. Myślę, że to jest chyba zrozumiałe. Tak więc lecimy sobie na pierwszy poziom, który nazywa się... Sailor Secret 1. Czyli po prostu wiadomo, o co chodzi. Jest to pierwszy poziom tylko w wersji Barona Dante, czyli mamy już od razu ogromnych Dantinosów różowych, którzy nas będą atakowali z berła. I naszym zadaniem jest po prostu znalezienie tych wszystkich, tych wszystkich, po jednym z każdego kolorowego klejnocika. Dobra, jak widzicie, idzie nam całkiem sprawnie, bo to pierwszy poziom, wiadomo, o co chodzi. Ale nie bez powodu pchamy tę skrzynkę. Dlatego, że po przepchaniu tej skrzynki... I pyk. Dostajemy się teraz na samiutką górę po kolorowy klejnocik. I z automatu wychodzimy. Całość. To nie musimy specjalnie szukać exitu. Po prostu zbierzemy kolorowy klejnocik i już wychodzimy. Bez zbędnego tutaj pitolenia o Chopinie. Więc dobra, mamy już pierwszy kolorowy klejnocik. Klejnocik czerwony. Tak więc teraz zmierzamy do drugiego poziomu. A drugim poziomem będzie oczywiście kolejka, tylko ta jeszcze lepsza kolejka. Tak więc o to się martwić nie musicie. W ogóle nie wiem czemu wydaje mi się, że w poprzednim tym leciała niewłaściwa troszeczkę muzyka. W sensie tamta muzyka, która leciała przed chwilą, w ogóle nie powinna lecieć tutaj, bo powinna lecieć ta muzyka z pierwszego poziomu, ale z jakiegoś powodu leciała ta z innego poziomu. Oj! To może się źle skończyć. A nie chcę żyć tracić. No i elegancko. Proszę bardzo. Cała trudność tego poziomu. Tak jak widzicie, te poziomy trwają po parę sekund obecnie, jeżeli chodzi o pierwszy świat. Tak więc pierwszy świat będzie jako tako jeszcze łatwy. Dopiero chyba od drugiego albo trzeciego świata to się wszystko rozkręci. Tak więc możemy sobie stąd iść. Idziemy na trzeci poziom. I to jest chyba trzeci poziom, tak? Chyba lecimy po kolei, tak mi się wydaje. Tak, 3. Dobra. I ta muzyka powinna lecieć w poprzednim poziomie, tak więc to jest takie trochę dziwne, że w wersji na PS1 pomieszali trochę soundtrack, ale... Jestem w stanie to po części zrozumieć. Może po prostu chcieli, żeby wersja na PS1 trochę była inna. No, można i tak też zrobić w sumie.
A, i tam mamy kolorowy klejnocik. Okej. Można i tak. Dobra, no to zostały nam jeszcze dwa poziomy z pierwszej wyspy i będziemy mieli całą pierwszą wyspę Dante zrobioną na 100%. Elegancko. O, bosik jest zamknięty, bo bossa przecież w świecie barona Dante nie ma. Tak więc tutaj mamy wszystkie takie poziomy, gdzie byli bossowie pozamykane, tak więc nie macie się o co martwić. Sailor Secret 4. O, i zaczynamy poziomem w jaskini. Ale oni chyba normalnie tutaj byli, tak mi się wydaje przynajmniej. Że to był już ten etap gry, gdzie oni się normalnie pojawili tutaj w świecie pierwszym. Albo byli ci mniejsi. W sumie nie pamiętam już. O kurde, no nie! Zepsułem sobie platformę. Na szczęście ona się na nowo pojawiła. No i dobra, jeszcze jeden poziom. I tyle. Ale szybko nam idzie. To mi się podoba. Dobra, teraz jest piąty poziom, czyli on jest tutaj. O nie! Skrzynki spadające. A raczej takie bardzo wolno załamujące się. No nie! To mi się już nie podoba. Proszę was, mamy wszystko zebrane. Ale go łatwo też, kurde, pocisnąłem. Nawet nie zdążył mnie zaatakować, tak więc spadaj tam, gościu, na drzewo. Nie będziesz mnie wkurwiać, za przeproszeniem. Dobra, lecimy z koksem. To nawet wyścigu nie ma, więc nawet nie ma się z kim ścigać. A szkoda, bo ten wyścig był bardzo fajny. Ten pierwszy wyścig to naprawdę mega nostalgiczny jest. Przeskoczyłem. No i pierwszy świat mamy zaliczony. Pozostają nam jeszcze tylko dwa. I będziemy mieli wszystko. I elegancko. Secret Cossack Village. Tu mamy po raz kolejny to samo. Tu mamy chyba ostatnie poziomy, więc musimy iść w tamtą stronę, żeby zacząć te pierwsze poziomy. Tylko pytanie, który to będzie pierwszy poziom tutaj? To akurat nie wiem. Może ten to będzie pierwszy poziom? Aha, dobra, to zaczynamy. To z najlepszym poziomem, kurde, żeśmy zaczęli. Ja pierdzielę. Znaczy, hashtag sarkazm oczywiście, nie? Bo nie uważam, że to jest najlepszy poziom. Szczególnie patrząc na to, jakie miałem rage'e w tym poziomie. Ale mam nadzieję, że tutaj
kolejność nie będzie jakoby wchodziła w grę, że mogę to robić nie po kolei, bo jeżeli będę musiał to robić po kolei, to słabiutko bym powiedział. W ogóle ta muzyka tu nie powinna lecieć, zacznijmy od tego. Ale okej, niech będzie. 4. Znowu to samo, znowu to samo! Elegancko, żeśmy doskoczyli. Mamy kluczyk. To też mi się bardzo podoba. I teraz musimy znowu stanąć na krawędzi i stąd powtórzyć ten sam ruch, co był przed chwilą. Ponieważ inaczej nie doskoczę. I będzie słabo. Dokładnie. Dobra, mniejszy ten różowy został pociśnięty. Widzę, że kurde, teraz od samych gorszych poziomów żeśmy zaczęli. Widzę, że od samych najlepszych poziomów kuźwa zacząłem tutaj. No ale trudno, no. Ważne, że te gorsze poziomy będę miał już z głowy, więc czy jest tutaj, nie wiem, o co się denerwować? Wydaje mi się, że nie. No wydaje mi się, że dzięki temu trochę szybciej ten świat przejdę, bo zabiorę się za te gorsze poziomy na samym początku. Tak więc no, nie ma co się tutaj, kurde, złościć. No i lecimy! Kolejka! Ciu-ciu! Ciu-ciu! Ciu-ciu-ciu! Oj, poziom, który również mnie denerwował na początku, ale teraz myślę, że jakoś sobie dam radę. Tak przynajmniej się wydaje. Na szczęście to są naprawdę krótkie poziomy, więc tutaj nie ma na co... Nie ma co się denerwować. Ale muzyka jest i spoko, i zarazem trochę creepy, powiem wam szczerze. Trzeba uważać na tych różowych pajaców, kuźwa zasranych. Się zrespawnowali. Lecimy szybko, szybko do góry. Do góry, do góry, do góry! Szybko, 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 szybko! Uciekamy! Woo! Yes! 3! Dobra, czyli jeszcze 2 nam zostały. I będzie the end. The end! Ale ta muzyka tu nie powinna lecieć, o co tu chodzi? Czemu ta muzyka tu leci? Halo? Nieważne. Nieważne, bo ja będę się tutaj tak doszukiwał i tyłek i tak z tego wyjdzie. Dobra, idziemy teraz tutaj. Aha! To pierwszy secret to jest to, tak? To chcecie mi powiedzieć, że to jest tym pierwszym secretem. Okej. Bułka z masłem, nie żeby coś. Wow. Jest, jest, jest. Ej, to był naprawdę szybki poziom, what the fuck? O co tu chodzi? Ej, za szybko coś poszło.
Dobra, szybko, szybko, szybko. Nie mogłem wejść coś do poziomu, kurde, widzieliście to? A tam pewnie klucz będzie zaraz, czyli to będzie wszystko, okej. Cy, bez kitu, łatwy poziom. Nie wiem, co może tutaj pójść nie tak. Ale autentycznie... bez kitu, łatwy poziom. Nie wiem, co tutaj by mogło pójść nie tak, szczerze powiedziawszy. Jezu, Kroka, ale ty mi się odwróciłeś, chamsko. To trochę było niefajne z twojej strony, nie żeby coś. Teraz zmieniamy stronę. Elegancko, będziemy mieli teraz drugie jajko zdobyte i ostatnie jajko czeka nas w świecie dzikusów, ponieważ świat Indianów się nie liczy, ponieważ tam to był ostatni świat gry, więc mamy tylko trzy sekretne światy. I to w wersji Barona Dante, oczywiście, że tak. I mamy! Mamy to! Yes! 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 Teraz warto tutaj zapauzować, bo nigdy nie wiadomo, czy czasem zaraz nas nie zaatakują. Dobra, możemy lecieć. Zobaczymy ten poziom najpierw. Caveman Secret 1. Oh yeah. Zaczynamy w sekwencji... No to z fajną sekcją, nie powiem, że nie, mamy tutaj styczność. W złym momencie skończyłem. No to z fajną sekwencją tutaj mamy styczność, nie powiem, że nie. Dobra, to jest kluczyk, więc zaraz ten kluczyk sobie zbierzemy. I teraz możemy iść do przodu, elegancko. O nie, to jest... O Jezu, to był ten skok, Jezus Maria, pamiętam, jak ja sobie tutaj nie radziłem, jak jeszcze Justyna była. No i to będzie naprawdę, kurde, hardcore. Elegancko, elegancko, yes! Pierwszy poziom z tego specjalnego świata jaskiniowego jest zrobiony. Tak więc, jaskiniowcu, przepraszam, nie jaskiniowego. Tak więc lecimy od razu tutaj, bo tutaj mamy już jajeczko, które na nas czeka. Czyli zostaną nam, nie licząc tego, już trzy poziomy tylko do końca gry, proszę państwa. Widzę, że tutaj będziemy mieli, kurde, starcie z... tymi oto Dantinosami, czyli tymi, co strzelają z takich tych pukawek. Ale ich to na strzała łatwo pocisnąć. Proszę bardzo. Naprawdę nie trzeba było się jakoś tutaj za bardzo... nie wiem... cisnąć. Po prostu wystarczyło ich z ogona pocisnąć i oni już leżą i kwiczą, tak więc... proszę was, to żadna filozofia nie jest nawet. A i sorry, jeżeli byście widzieli tutaj zapisz stan, ale muszę sobie co jakiś czas zapisywać, dlatego że... no karta pamięci mi nie działa na Duckstation.
Tu na dole mamy spokój, więc teraz idziemy tutaj. Trzy. Dobra, zgadłem. O, to jest ten poziom! Ten, gdzie żeśmy tych ratowali. Gobosików! Oczywiście, że tak. Trzeba teraz klucz znaleźć. Pytanie, gdzie on jest? Mówię, sorki, jeżeli będziecie co jakiś czas widzieli, że ja tam coś zapisuję sobie w tych save state'ach, ale prawdę mówiąc, to nie mam niestety możliwości, jak inaczej zapisywać, ponieważ mi Duck Station pokazuje, jakbym miał pełną kartę pamięci z krokiem dwójką, co jest troszeczkę, no, przykre, nie powiem, że nie. Nawet przesunąć tego nie mogę. A, mogę tutaj wejść. Nie zauważyłem tej ściany. No ale tam trzeba będzie się teraz dostać, więc niepotrzebnie tu wracałem. Tak więc czas po prostu wrócić tam, gdzie powinienem pójść, czyli tutaj. Jep! Śmieszny jest ten kroczek. Słodki, śmieszny. No i proszę. Trzy klejnoty zebrane z pięciu, więc pozostają nam już tylko dwa klejnoty. I podejrzewam, że ostatni będzie najbardziej przepierdolony, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Schodzimy teraz w dół. No, oczywiście, że tak. No, wiedziałem, że to będzie, kurde. Wiedziałem, ja to czułem. Ale na szczęście to był krótki poziom, więc... Ola Boga, dziękuję, naprawdę dziękuję, że... ten poziom był taki krótki, że nie musiałem się tutaj pitolić aż tak bardzo. Dziękuję raz jeszcze. No, to będzie straszne teraz. Dobra, lecimy. To gdzie ja zostawiłem ten? Czwarty poziom jest jeszcze przecież. On chyba na dole będzie, co nie? Tu jest jeden zamknięty, ale tu jest jeden otwarty przecież. No właśnie, tego pominąłem. Zobaczymy, co to będzie za poziom. Caveman Secret 4. A to ten jest. To szybko nam pójdzie, z tego co widzę. Autentycznie twórcy już nie mieli pomysłów, nie? Patrząc po tym, co tutaj jest, to twórcy już nie mieli pomysłów na tą grę. I to widać, że końcówka tej gry już tak, no, nie poszła po... No, widać, że twórcom po prostu już końcówka gry trochę nie wyszła. Ale no, trudno się mówi. No, musieli coś dać na koniec, żeby nie było, że po prostu zakończenie będzie takie, jakie jest, że mamy tutaj trzy jajeczka i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Po prostu dali coś takiego i uważam, że to jest i tak dobry pomysł na takie zakończenie definitywne gry. I w tym oto momencie możemy już ruszać do ostatniego jajka, które na nas tutaj czeka. Tak więc bądźcie przygotowani. Ostatnie jajko jest już nasze.
100% gry, proszę państwa. Udało się! Udało się! Mamy 100% gry! Zaliczyliśmy gierkę na 100%, proszę państwa. Zdobyliśmy wszystko. Pokonaliśmy ostatniego bossa. Pokonaliśmy ostatnią formę ostatniego bossa. Pokonaliśmy alternatywne światy. Zrobiliśmy wszystko na 100%. Autentycznie. No może nie mamy wszystkich upgrade'ów, ponieważ nie mamy wszystkich żyć. Nie mamy 9 na 9, tylko 7 na 9. Ale tak. Ta muzyka jest naprawdę taka piękna, że normalnie aż łzy w oczach są, nie? Mimo, że tego nie widać, to autentycznie ochotę mam płakać, nie? Dosłownie, wow. To jest świetna gra. Szczerze, krok dwójka przebija nawet kroka jedynkę. Mimo, że są na tym samym poziomie, to krok dwójka swoją innowacją miażdży kroka jedynkę pod każdym możliwym względem. A Karin Griffin zrobił najlepszy soundtrack w tej oto części. W mojej opinii oczywiście. To jest wszystko in my opinion. Jedyne, co mnie w tej gierce denerwuje, to czasami to, że krok po prostu się z mojej osobiście strony łatwo ześlizguje. Ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia, nic więcej. Moi drodzy, mamy to. Przeszliśmy grę na 100%. Nie ma tu już kompletnie nic. Jedyne co, to mogę zgodnie z obietnicą dać wam speedrun poziomu z dzieciakami, żeby pokazać, że zdobędę 100 na 100 klejnotów. Ewentualnie zakupić ostatni upgrade. Ale to tyle. To już będzie bez mojego komentarza głosowego, tak więc... Moi drodzy, mam nadzieję, że wam ta seria się spodobała, że w sposób ciekawy i informatywny była ona prowadzona. Napiszcie, co sądzicie o kroku dwójce, czy w ogóle polubiliście tę grę, czy w ogóle polubiliście ten let's play. Mam nadzieję, że maraton z kroka wam się podobał, ponieważ kończymy właśnie sobie go w tym oto momencie. Zakończamy maraton kroka i tyle. Mamy wszystkie gry zaliczone z tej serii. Wiadomo, jest jeszcze port na Game Boy Color, ale nim się może kiedyś zajmiemy na jakimś livestreamie luźnym. Ale w ten oto sposób, moi drodzy, w ten oto sposób ja się z wami już żegnam. Dziękuję za oglądanie, ja już się nie będę powtarzał. Linki do socjali macie w opisie. To był krok dwójka Kingdom of the Gobos na PlayStation 1. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć. Do następnego razu.